Dzień dobry Państwu. Myślałem, że będę miał mikrofon na głowie i będę sobie tutaj swajpować, scrollować, tapować, tak niestety muszę się dostosować. Marek podobno za chwilę liczba tabletów przekroczy sprzedaż notebooków, więc na rok będzie wystarczył do kabel. Możesz mieć tutaj tak, to otwiera się. Właśnie, jednym z elementów sukcesu na platformach cyfrowych jest szybkość podawania się aplikacji cyfrowych. O czym też wspomnę w paru słowach. No świetnie, dzięki. Proszę Państwa, z całą pewnością, znaczy ja mam taką pewność, ale słysząc po moich przedmówcach, raczej nikt nie ma wątpliwości, że świat mediów, świat konsumowania mediów, świat planowania i zakupów mediów dla marketerów znacznie się zmienił i będzie się zmieniał prawdopodobnie w najbliższych latach bardzo drastycznie. Być może dla niektórych, a dla niektórych tylko diametralnie. No chcę powiedzieć, że w Optizen od 4 lat albo pośrednio, albo bezpośrednio uczestniczyliśmy w implementacji około 200 tytułów prasowych i publikacji. Chciałbym się przez najbliższe 20 minut podzielić z Państwem naszymi spostrzeżeniami, uwagami, jakimiś doświadczeniami, być może będą stanowiły niektóre przykłady dla Państwa jakąś inspirację. Stoimy na stanowisku w Optizenie, że w tych dzisiejszych czasach dopiero połączenie tego jakościowego kontentu i jednocześnie opakowanie, w którym zamierzamy to, ten kontent wrzucić, dopiero to będzie sposób na renesans prasy. Celowo używam tego określenia renesans prasy, ponieważ pierwszy raz, jak mi się z tym spotkałem, to był 2004 albo 2005 rok, kiedy dzisiejszy jeszcze, wtedy też był prezesem, Matthias Dübfner, czyli prezes Hasse Springer, zapytany w 2004 roku, jak widzi przyszłość prasy, o tym, jak już wtedy odnotowywano mniej więcej spadki dzienników o 1-2% rocznie, powiedział, że za 15 lat prasy w takiej postaci, jaka jest dzisiaj, w ogóle nie będzie. I być może wtedy, kiedy właśnie odejdą koszty produkcji, dystrybucji i wiele jeszcze innych kosztów, być może wtedy dopiero będzie renesans prasy. Z całą pewnością prasa to jest zwykły produkt. To jest zwykły produkt, który oprócz tej wartości dla klienta, którą dostarczamy, którą moim zdaniem bardzo często nadużywamy, aczkolwiek wierzę w jakość kontentu, wierzę w ten content is the king. Jeśli nie uruchomimy kolejnych elementów tego całego marketing mixu, czyli nie zwiększymy wygody nabycia, jeśli nie popatrzymy, że koszt posiadania takiej prasy, to nie jest tylko koszt związany z jej zakupem, ale również koszt związany z jej próbą posiadania, jeśli do tego nie dorzucimy jeszcze sposobów komunikacji, to sam content is the king, albo brand is the queen, nie wystarczy. Celowo zamieściłem jedną z kampanii z Deutsche Zeitung, bardzo mi się podoba. Przetłumaczyłem ją, demokracja jest tylko tak dobra, jak wasi dziennikarze. Takiej formy promowania dobrego dziennikarstwa i podkreślania, że content is the king bardzo mi się podobają, nie podobają mi się reklamcie, kampanie reklamowe typu, że jak nie czytasz, to idę z tobą do łóżka. Takie też pomysły były. Trochę do tego musimy poważnie podchodzić. Prezes Podkański mówił tutaj o wielu problemach, albo jeżeli nie chcemy nazywać tego problemem, to wyzwaniach, jakie stoją dla wydawców, czyli oczywiście spadające udziały w rynku reklamowym, spadające wydatki reklamowe, w sensie netto wolumenu. Już bym powiedział nawet coraz rzadsze rekomendowanie przez domyślne prasy. No, na marginesie to zawsze oczywiście, że planowaniem prasy się zajmują się ludzie znacznie młodsi, którzy pojawią się w zupełnie inny sposób konsumowania. Do tego dochodzi nawet, jeżeli nawet dzisiaj wydawcy są w online, to tam też, jak wiemy, konkurencja jest dosyć spora i marki printowe, wcale silne marki printowe, wcale nie muszą być tak samo silne jak online. Do tych wszystkich kłopotów, o których mówił prezes Podkański, między innymi też ze zmniejszającą się liczbą sprzedaży, punktów sprzedaży detalicznej, możemy dołożyć też to, że w większości przypadków wydawców większość ruchu na ich stronach online'owych pochodzi niestety, tak jak bym powiedział, dwóch branż, czyli Google'a i Facebook'a.
Znaczy mów, to jest dużo uproszczenia oczywiście, bo tych metod sposobów zna się więcej, ale nie ma się co oszukiwać. Te dwie bramki odpowiadają w większości przypadków między 50 a 80% ruchu na witrynie. No konkurencji właśnie jaka jest dzisiaj w top brandach w internecie, nie tylko świadczy jakość kontentu, ale również no, rzeczywiście ogromne zasięgi. To jest prezes BuzzFeedu, który w wywiadzie dla Horizon.net, to taki portal branżowy w niemieckich mediach, został zapytany, czy BuzzFeed funkcjonowałby bez mediów społecznościowych, powiedział, że absolutnie nie. Bez Instagramu, więc bez Pinterestu i bez pozostałych mediów społecznościowych rzeczywiście nie ma szans na to, żeby jego biznes się rozwijał. No więc bardzo często, jak my rozmawiamy też z wydawcami, często pada pytanie, czy w ogóle ten rynek na te wydania cyfrowe już jest, czy on się kształtuje, czy to dzisiaj się opłaca w niego wchodzić, a może jednak poczekać, a może jednak lepiej być naśladowcą, albo nawet maroderem, a nie innowatorem. No to muszę Państwu powiedzieć, że chwilę podam parę przykładów, że to już innowatorem nigdy będzie, ponieważ polscy wydawcy digital sobie naprawdę nieźle radzą i za chwilę podam przykład. Czy są wydania, czy to jest wydania nagrania cyfrowe? W zasadzie jakiekolwiek byśmy źródło dzisiaj uzyskali, to wszędzie oczywiście estymacje i też już rzetelne analizy pokazują, że liczba sprzedanych i prognozowanej sprzedaży tabletów na najbliższe lata absolutnie będzie miała dynamikę dwucyfrową. Ale tablety to nie wszystko. Tabletów w Polsce się ocenia, że to jest 2 100 000 sztuk. Nawet dzisiejsze te tablety sprzedawane za dane Biedronce z tymi słabymi procesorami, one już dają radę służyć rzeczywiście do konsumpcji prasy. Ale urządzeniami mobilnymi, na których się świetnie czyta prasę, również są smartfony. To, że są to coraz większe ekrany, to nie muszę Państwa przekonywać. Chyba z dużym uproszczeniem można powiedzieć, że raczej każdy telefon dzisiaj sprzedawany u operatora jest smartfonem. Poza naprawdę nielicznymi wyjątkami typu Emporia czy iPhone. Przepraszam tutaj za statystykę z niemieckiego, nie znalazłem takie na polski, ale tylko chciałem pokazać, że sprzedaż normalnych telefonów, nie smartfonowych, po prostu będzie spadać, a wzrost jest tylko przewidziany dla urządzeń bardziej intuicyjnych, dotykowych smartfonów. No dobrze, no to jeżeli powiemy sobie, że rynek tabletów i rynek smartfonów w Polsce to jest około 17 milionów urządzeń, to tyle mniej więcej jest, to z punktu widzenia kogoś, kto chce zaoferować komuś produkt, można powiedzieć, że sieć dystrybucyjna już jest. Znaczy są interfejsy, które są gotowe odebrać treści, które będziemy im serwować. I tak się też dzisiaj dzieje. W zasadzie praktycznie każdy wydawca większy dzisiaj korzysta już dzisiaj z eksploracji rynku cyfrowego, z publikacji swoich wydań w postaci cyfrowej. Myśmy, mówię, osobiście uczestniczyli w implementacji około 200 tytułów, jest ich znacznie więcej. Jednym z sukcesem, drudzy z mniejszymi, ale tego jest naprawdę dosyć sporo. Wystarczy posiedzieć trochę więcej niż kilkadziesiąt minut w App Store albo Google Play, zacząć sobie szukać po różnych frazach typu prasa, magazyn i tak dalej, naprawdę się znajdzie tego sporo. Ale mamy też w Polsce awangardę, jeśli chodzi o rynek wydawniczy w postaci cyfrowej. Mamy kilka publikacji, które są dostosowane do właśnie czytania na smartfonach i nie są to strony mobilne zbudowane w technologii RWD, czyli Responsive Web Design, tylko to są specjalne wydania dedykowane smartfonom z własną, nowo zaprojektowaną makietą, najczęściej jednoszpaltową, która rzeczywiście ułatwia czytanie nawet na ekranie smartfona. Zresztą być może, że później w kuluarach Państwu pokażę, bo mam kilka takich załadowanych telefonów, żeby Państwu pokazać, jak to rzeczywiście wygodnie można czytać. Oprócz takiej formy, które wrócę jeszcze, oprócz takiej formy, które mają, można powiedzieć, rzeczywiście taką okładkową formę, magazynową, to jest po prostu zamknięty magazyn ze swoją okładką i z bardzo podobnym
sposobem czytania jak prasa printowa albo tabletowa, to również niektórzy wydawcy stosują do dystrybucji swoich treści na zasadzie brand extension tak zwane aplikacje natywne, najczęściej w formie takich readerów, które rzeczywiście pozwalają częściej, dłużej obcować użytkownikom z ich ulubioną marką prasową. No dobrze, skoro jesteśmy takimi apologetami tych wydań cyfrowych, interaktywnych, multimedialnych i uważamy, że tylko w taki sposób opakowana treść ma rzeczywiście w dzisiejszym świecie lajków, linków, klików, wirali, tylko taka treść ma szansę rzeczywiście przebić się przez duży natłok i rzeczywiście spozycjonować się jako wiarygodne medium podane w odpowiedniej formie, to postarajmy się w krótki sposób porównać tylko przy wybranych cechach, jakie są różnice. Czy tu jest wskaźnik? Ma, tak jest. Jakie jest zaangażowanie w rozwiązanie przy czytaniu rozwiązania interaktywnego czytelnika? No oczywiście jest wysokie. Zresztą za chwilę podam parę liczb, jakie są przykłady. Oczywiście w sposób, w którym czytamy, konsumujemy tą treść, czyli właśnie scrollowanie ekranu, tapnięcie na jakieś elementy interaktywne, dynamiczne infografiki, uruchamianie elementów wideo, uruchamianie elementów audio. Wszystko powoduje, że czas spędzony czytelnika na danej stronie znacznie się wydłuża w stosunku do normalnego medium. Mierzalność. To z punktu widzenia, ale patrzymy reklamodawcy. Rozwiązania interaktywne dostarczają reklamodawcy bardzo szczegółowe dane praktycznie na temat każdego ruchu, jaki czytelnik wykonał w danym wydaniu. Czas spędzony również oczywiście przez czytelnika, czas spędzony na wydanie, możliwość szerowania się, po prostu udostępniania. Za chwilę pokażę przykład, to jest bardzo ważna funkcja w wydaniach cyfrowych, żeby móc się rzeczywiście przy dzisiejszych tendencjach, jakie są i zwyczajach. Mam Facebook, ma liczby 11-12 milionów w Polsce użytkowników. Jeżeli rzeczywiście już to jest pewnego rodzaju zwyczaj udostępniania treści innym osobom, swoim znajomym, to również można to robić w postaci udostępniania treści w wydaniu cyfrowym. Współczynnik konwersji z punktu widzenia reklamodawcy. Oczywiście, jeżeli reklama jest zaprojektowana w taki sposób, że ona przyciąga tą uwagę, że ona angażuje, że ona niejako zmusza mnie albo zaciekawia mnie do tego, to automatycznie prawdopodobieństwo, że przekaz reklamowy, który chce przekazać reklamodawca czytelnikowi, ma większe prawdopodobieństwo, że zostanie właściwie zrozumiany i zaakceptowany. To wszystko jest bardzo ważne. No i jeszcze atrakcyjność, żeby takie podsumowanie. Z punktu widzenia wydawcy i czytelnika, staram się tutaj to połączyć, no to oczywiście ta interaktywność wszelka, ona bardzo wzbogaca te doznania, jakie czytelnik może uzyskać z konsumpcji tej treści. Analityka, no to pewnie za chwilę niektórzy dziennikarze mogą mnie zamordować, ale dzisiaj analityka w tych wydaniach, w rozwiązaniach interaktywnych pozwala na sprawdzenie, który z artykułów, która z rubryk, który element danej rubryki, który element danego tekstu jest klikalny, jest popularny, a który nie jest popularny. Nie zdziwiłbym się, gdyby za parę lat paginacje i cały layout wydania printowego były ustalane na podstawie analiz, jakie otrzymują wydawcy z wydań cyfrowych. Jeśli mogę powiedzieć, że jeden z tygodników opinii prawie już dzisiaj 8% sprzedaje wydania cyfrowych w stosunku do swojej sprzedaży printowej, no to 8% respondentów od 100 tysięcy to już jest dosyć dobra grupa, na której można rzeczywiście tego typu estymacje prowadzić. Oczywiście ta możliwość udostępniania jest również tutaj bardzo ważna, jeżeli chodzi właśnie o tę funkcję brand extension, za chwilę do tego wrócę, można tą treść również targetować geograficznie. Jedni dostaną taką, drudzy dostaną inną. I reklama interaktywna. Na sali jest Darek Sachajko, również apologeta planowania i zakupu prasy.
więc na pewno pochwali, że jeżeli uznamy, że reklama badań tabletowych jest reklamą prasową, a nie online'ową, warto tego typu nastawienie i przyjąć taką zasadę, no to ten większy engagement, ten wyższy współczynnik konwersji są realną walutą, którą się po prostu da sprzedać. My sprzedajemy w roku czasu kampanię reklamową wydawców, którzy są naszymi klientami i mogę tylko powiedzieć, że wyceniamy jednego czytelnika na wydanie od 5 do 10 razy więcej niż ten sam czytelnik w danym projektowym. Właśnie ze względu na jego zaangażowanie i jego interakcję. No i teraz też konkret jest, to jest, są badania zrobione przez Springera, takich case'ów dotyczących w jaki sposób reklama w wydaniach interaktywnych jest konsumowana w stosunku do reklamy nieinteraktywnej. Znajdzie się Państwo w sieci dużo. Tu jest konkretny przykład. 5-krotnie dłuższy czas spędzania w takiej interaktywnej reklamie niż w nieinteraktywnej. No i to znowu konkret. Absolutne znalezienia w sieci. W zasadzie każdy dostawca każdy dostawca rozwiązań interaktywnych będzie miał w swoich zbiorach tego typu case'y. Topir po wprowadzeniu rozwiązania interaktywnego zamiast takiego zwykłego PDF-a zanotował następujące liczby. Wszystkich pobrań było więcej o prawie 50%, płatnych pobrań było więcej o 62%, ze sprzedaży subskrypcji był wzrost 170%, przychody ze sprzedaży powiększyły 80%, przychody ze sprzedaży reklam 200%. No po prostu krótka piłka. PDF to jest jedna kopia, tylko tyle, że kupiono mnie w domu. Jeżeli do tego dorzuca interakcję, zaangażowanie, wyższy CTR, to masz prawo do wydawstwa żądać ode mnie więcej pieniędzy. No bo też już mówiłem o tym, że tego typu właśnie case'ów znajdziecie Państwo dużo. Teraz z badań, które już prezentowała Iza, we wszystkich raportach, które też Izba Wydawców Prasy publikuje, to właśnie wyciąłem sobie taką tabelkę, która pokazuje, że owszem, w przeciągu najbliższych 5 lat ta konsumpcja prasy cyfrowej znacznie wzrośnie, ale proszę zobaczyć, że w wieku osób 15-34 lata ona wzrośnie dwukrotnie więcej niż w ogóle. To te osoby 15-34 lata to jest właśnie ta grupa czytelników, która klika, lajkuje, wiraluje i tak dalej, i linkuje. W związku z czym warto to brać pod uwagę, że ten wzrost rzeczywiście będzie praktycznie bardzo dynamiczny i dwucyfrowy na stronę. No dobrze. Tak już mamy wydania cyfrowe i sobie powiedzieliśmy, że rzeczywiście dużo, spora liczba wydawców w Polsce przekonała się do tej formy dystrybucji, wierzy w nią bardzo i rzeczywiście uważa, że to jest dobry sposób na planowanie tych treści. No to w jaki sposób, jakie drivery użyć, żeby promować efektywny, tanie kosztowo, promować te wydania cyfrowe. No to taki pierwszy przykład brzmi. Wziąłem sobie, próbowałem sobie Mailmana. To jest jeden z wydawców, który kiedyś miał inną formę rozwiązania publikacji swoich treści, przeszedł na interaktywną. No i na przykład znalazłem sobie taki fajny tekst, jak to w 1984 roku Iron Maiden przez przypadek zagrał na jednym z wesel. Bardzo fajny tekst. Trudny przypadek przyjechał i obok było wesele. Ktoś mi poprosił, że słuchajcie, może byście zagrali. Ja sobie się, no, tam dużo skracam, bo naprawdę polecam ten artykuł. Jest świetny. Iron Maiden w 1984 zagrał na wesele. Spodobał mi się tekst, w związku z czym w górnym ekranie klikam sobie udostępnij tekst. Wybieram sobie jakieś menu społecznościowe, mogę też mailem wysłać. Gdybym miał wtedy włączone aktywne konto Twittera, tu by się jeszcze pokazała ikonka piktogram Twittera. Wybieram sobie Facebooka, wpisuję tutaj tekst, typu tam prawda, ale numer jest świetna historia, polecam. Pokazuję się to na moim wallu. Jak ktoś kliknie na moim wallu w ten link, to przechodzi do landing page'u, w którym wydawca informuje mnie, że ten tekst w sekundacji jest niedostępny, ale zapraszam mnie do pobrania aplikacji i skonsumowania tego tekstu. Bardzo fajny przykład takich wydawców, którzy mają taką funkcję znacznie więcej, nie wszyscy mają ją wspomnianą. Szkoda, myślę, że warto. To kosztuje bardzo tanio. Niżej, koszt jest niższy, niż gdybyśmy kupowali linki sponsorowane na przykład dla dowodów. Kolejnym takim driverem, który warto wykorzystywać
który rzeczywiście pozwala na obcowanie z marką bardzo długo, to są takie znane push teksty, powiadomienia push, czyli jak spowodujemy aplikację, to dostajemy taki komunikat, że aplikacja pyta się mnie, czy ja bym chciał odbierać powiadomienia push. No więc jeżeli kupiłem sobie aplikację w postaci jakiegoś tam wydania, aplikacji jednopodaniowej, wydania tytułu prasowego, to będę szybko informację o tym, że jest właśnie nowy numer, mogę sobie załadować, a jeżeli sobie pobrałem aplikację natywną, na przykład taką RP.pl biznesową, to ona będzie mnie informowała o tych tekstach, które wydawca uzna, że są warte, żebym ja dowiedział się szybko na ekranie swojego zespołu. Metoda bardzo popularna, również skuteczna i w zasadzie bezkosztowa, mailingi, bardzo wielu wydawców informuje swoich czytelników ze swojej bazy danych, że jest nowy numer, ale jest jakiś ciekawy tekst, zazwyczaj na końcu takiego newslettera znajdują się dwa aktywne klawisze od razu do przejścia do sklepu. Bardzo fajny sposób również to jest tak zwane miksowanie kiosków. Tu jest przykład Agory, która w kiosku kuchni spróbuje w tej samej grupie docelowej zachęcić kobiety do tego, żeby jeszcze sobie pobrały tytuł dziecko. W przypadku na przykład Schlingera na kiosku tygodnika Autoświat znajdziemy również publikację Autoświat poradni 4x4 i na przykład ten bezdarmowy Tapen Swap o nowych technologiach. W ten sposób, żeby po prostu rzeczywiście skrócić sposób komunikowania się z czytelnikiem. No i tutaj też jest kiosk na przykład Newsweeka, który pośród wszystkich wydań, które możemy sobie zakupić, znajdziemy również Autoświat na przykład i również Ale Historia, bo wydawca wierzy, że grupa docelowa czytająca Newsweeka być może będzie zainteresowana również taką publikację. Oczywiście wszystkie są fajne. Stary sposób jak świat, to jest SMS, wysyłka taka promocyjna, SMS-owa, ale dosyć skuteczna. To taki fejkowy SMS, typu czy wiesz, że wprost biznes to nowy tygodniu gospodarczy, w tym tygodniu Ukraina znosi embargo na polskie mięso, kup teraz i jest link aktywny do aplikacji. No jak kliknę sobie ten link w tym SMS-ie, to przejdę sobie od razu do kiosku. Kiosk, jeżeli tak, że pobieram, właśnie dostaję komunikat, że wprost chcę wysyłać dane powiadomienia puszowe, ja się zgadzam, wchodzę do kiosku, pobieram sobie i mam już tytuł na swoim telefonie. Takich dodatkowych form promocji jest naprawdę sporo. Ja tylko wymieniłem kilka, bo można oczywiście jeszcze dla nowego czytelnika polecić mu czytanie tego pierwszego wydania, które chciałby pobrać czytelnik za darmo. Można powiązać na swojej stronie webowej tak zwany smart app banner, który będzie się wyświetlał użytkownikowi internetu, który będzie korzystał na przykład z forsan.pl, dostanie smart app banner, że jeśli do drogi użytkowników możesz pobrać sobie aplikację z App Store'a i mieć ją na przykład przy sobie. Jest ich więcej. O analizach już mówiłem. W zasadzie jest nieograniczona liczba faktorów, które można zbadać, więc jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby do tego podejść bardzo poważnie, każde wydanie cyfrowe można bardzo dokładnie przeanalizować pod każdym prawie kątem. I oczywiście powiązać aktywności promocyjne automatycznie, czy są szpilki pobraniowe, czy po prostu nie. Można bardzo optymalizować wydatki promocyjne. Powoduje się na Handelsblatt. On to taki był dla mnie powiedział świetny przykład, bo Handelsblatt był jeden z pierwszych, który w 2007 roku, chyba już w 2007 pod koniec, bo by nie czekał na skutki recesji na świecie, tylko stwierdził, że tu nie ma żadnej korekty, po prostu będzie rzeczywiście brędza. I on totalnie zrestrukturyzował całe swoje wydawnictwo. O ile pamiętam, to tam naprawdę setki ludzi zostało zwolnionych. Ale tylko po to, żeby złapać oddech i zrestrukturyzować całe wydawnictwo i wydawnictwo. I podoba mi się myślenie wydawców niemieckich, gdzie już tam nie ma pytania czym. Tam jest pytanie jak, kiedy, z czym, jak szybko to promować, my na tym zarobimy. I tam już nie ma pytania czym. Tam już jest warunek sine qua non, że musi być to absolutnie również publikacja digitalna. I gdybym to podsumować, to co jest ważne na przykład z punktu widzenia czytelnika, to jest czym poszkodowania aplikacji. Bardzo ważny element. Jakiekolwiek Państwo rozwiązanie nie wybiorą, to jest bardzo ważny element. Są publikacje, które ważą 700 mega, jak się je kliknie, to nawet przy grubym Wi-Fi to będzie czekać trzeba 20-30 minut. No to nie o to chodzi.
To jest jedna bardzo ważna cecha. Druga bardzo ważna cecha, żeby można było czytać treści bez dostępu do sieci, bez dostępu do internetu. Trzecia rzecz, żeby było tak zwane ładowanie progresywne. Czyli w momencie, kiedy mi się ładuje aplikacja, ja już mogę czytać pierwsze. Bardzo ważny z punktu widzenia takiego usability, bardzo ważny element dla czytelnika. I oczywiście wszystkie dodatkowe elementy interaktywne są bardzo ważne. Już mnie pogadę, Marek, wiesz co, Marek, a to jest okrucieństwo. Takiemu gadule jak ja, dać tylko 20 minut prezentacji, po prostu jest... Big Big Orbite, to już raz dzisiaj Iron Maiden cytowałem, to też jest tytuł piosenki Iron Maiden, są ze świetnej płyty Fear of the Dark. Tak, dlaczego mówię Big Big Orbite? Dlatego, że internet to nie jest nowy mem. To jest środowisko, w którym się spotykają wszystkie memy. I tam o uwagę naszego odbiorcy startują nie tylko brandy printowe. Znajdziecie Państwo mnóstwo tytułów, które nigdy nie miały konotacji wydawniczych, które nigdy nie były wydawcami. Nie ma bariery wejścia, mają treść, mają brand, ładują, mają sposób promocji. Tam nie jest tak lekko. Dlatego tu już nie ma czasu. Każdy wydawca na w Europie i na świecie będzie powtarzał, że tą jedną erę rozwoju płatnej treści w internecie w 2000 roku, w 2001 już przegapiliśmy. W związku z czym pytanie, czy stać nas na to, żeby przegapić drugą fazę. Jeden brand na wszystkich urządzeniach. To też ważna zasada. Można również multiplikować te brandy, to znaczy pod jednym brandem może być mnóstwo różnych aplikacji użytecznych. Świetnym przykładem jest na przykład Thomson Reuters od Marketplace, kilkadziesiąt aplikacji, jedne płatne, drugie bezpłatne. Zwykle czy możecie Państwo mapy rowerowe, lokalne powiązać i tak dalej, i tak dalej. Mierzalność to też jest ważne, no i nie można zarządzać czymś, czego w sposób nie da zmierzyć. I nowość, w niektórych rozwiązaniach interaktywnych można bez połączenia, bez przechodzenia do webu, można dokonywać zakupów bezpośrednio. Czyli mam reklamę w taką zwykłą tytule wydawniczym, podoba mi się telewizor, to mogę go kliknąć, kupić i przechodzę od razu, ponieważ mam kartę zarejestrowaną, tą ochotę kupuję, wypełniam formularz, mamy dostarczyć, mamy to sprzątane. To jest bardzo ważne w dobie e-commerce, e-commerce, myślę, że ważne. Czego bym sobie życzył, to są ostatnie dwa slajdy, życzyłbym sobie, żeby uznane marki printowe pokochały ten digital, żebym po wpisaniu uznanego brandu w App Store czy Google Play nie musiał spotykać się z komunikatem there are no results, bo to już jest po prostu no, gąk i czytelnik musi odejść. I no, zakończę na tym, mówię, powiedz co powiedziałeś. Ja bym powiedział tak. Nie mam wątpliwości, że ten świat się zmienia, nie mam wątpliwości, że się będzie zmieniał, nie mam wątpliwości, że będą się zmieniały preferencje marketerów i nie mam wątpliwości do tego, że rzeczywiście prasa, która ma ten quality content, która posiada rzeczywiście wyspecjalizowanych dziennikarzy, świetną tradycję. Jeśli będziemy potrafili połączyć tradycję, wiarygodność, opiniotwórczość, sposób podawania tych treści, kompletność, kompleksowość, z nowymi formami dystrybucji, wtedy wierzę, że rzeczywiście ten renesans praca będzie miała. Dziękuję Państwu bardzo.